Dzień dobry, Elżbieta Oppenauer, zapraszam na Warszawski Dzień Ekstra. Gloria Victis to niezwykły projekt dedykowany wszystkim tym, którzy walczyli o wolność. O szczegółach tego projektu porozmawiam już z moimi gośćmi, a są nimi pan Dariusz Gajda, koordynator. Witam serdecznie. I pan Krzysztof Rydzelewski, pomysłodawca. Dzień dobry, witam panów. Dzień dobry. No właśnie, dokładnie taki tytuł Gloria Victis nosi płyta. 22 utwory ku pamięci bohaterów. Jakich bohaterów? Jacy oni byli? Jacy byli? Byli to bardzo niezwykli ludzie, którzy oddali ostatnią kroplę życia za naszą ojczyznę i myślę, że powinniśmy pamiętać o tych niezwykłych bohaterach, o to, co zrobili i jak walczyli. Płyta dedykowana jest wszystkim, którzy, szczególnie młodemu pokoleniu, żeby pamiętali o tych ludziach. Jest ich naprawdę garsteczka, bo na całym świecie jest tylko 5000 powstańców. A skąd w ogóle zrodził się pomysł, by właśnie za pośrednictwem płyty, muzyki, która przecież wyraża tak wiele emocji, uczcić tych wspaniałych bohaterów? Impulsem do naszego działania ponad rok temu, bo tak zaczęliśmy w marcu ubiegłego roku ten projekt wspólnie z Krzysztofem, chodziło o to, żeby upamiętnić najbliższych członków naszej rodziny, przede wszystkim, którzy walczyli właśnie zbrojnie za nasz kraj, nasi dziadkowie, często polegli w powstaniach, w partyzantce walczyli i to było naszym pierwszym impulsem do działania. Taki wątek tutaj bardzo osobisty, sentymentalny. Tak, bo mój dziadek już w świętej pamięci właśnie w partyzantce walczył i później był przez to więziony wiele lat temu. No i też w naszych szkołach mieliśmy, nasza szkoła, z której ja pochodzę, imienia Powstańców Śląskich, więc bardzo mobilizowała do tego. Mieliśmy spotkania z powstańcami. Ja pochodzę w ogóle z Opolskiego, gdzie nasi powstańcy jeszcze wtedy żyjący byli zapraszani co rok na wszystkie święta państwowe i właśnie takie w związku z powstaniami, akurat wtedy śląskimi, i tak dojrzewaliśmy właśnie w tym duchu patriotyzmu, takiego zdrowego patriotyzmu, chcieliśmy podkreślić. Aż powstała ta właśnie płyta Gloria Victis. Kogo państwo zaprosili? Bo to tutaj jest wspaniała plejada artystów, którzy właśnie nagrali ten krążek. W ogóle bardzo dziękuję Grażynie Szapołowskiej, która jako pierwsza przyjęła zaproszenie, która przeczytała przepięknie dwa piękne wiersze, Elegię o chłopcu polskim oraz modlitwę warszawską. Izabela Trojanowska, Golec orkiestra, Justyna Reczeniedi, Krysia Facon, Jacek Facon, Anna Maria Adamiak, Klaudia Kulik, Roman Kogut, Aneta Skarżyński oraz wielu wspaniałych artystów, którzy naprawdę oddali swoje serce i wystąpili naprawdę charytatywnie w tym projekcie. Trudno było ich przekonać do tego, by wzięli udział w projekcie? Jeszcze chciałem uzupełnić, że na tej płycie łączymy również pokolenia, dlatego że płyta tak się rozwijała w ten sposób, że połączyliśmy właśnie młode pokolenia w jaki sposób, że zaprosiliśmy do projektu harcerzy, którzy również czynnie udzielają się właśnie na różne sposoby, śpiewają pieśni powstańcze i jakoś tak spontanicznie dołączyli. I ta muzyka, można powiedzieć, łączy pokolenia. Łączy pokolenia, od najmłodszych pokoleń, różne gatunki, z różnych gatunków muzycznych pochodzą ci wykonawcy, nawet bardzo takich odległych, bo by się wydawało, że to jest do jakiegoś określonego odbiorcy. Właśnie nie. Tu są ludzie na tej płycie śpiewający z różnych, że tak powiem, pokoleń, od najmłodszych do najstarszych, ale reprezentujących również różne gatunki muzyczne, bo i pop, i takie właśnie i klasykę. Na przykład Witold Matulka. Tak, który fenomenalnie wykonał utwór Warszawa była i zawsze będzie, czy Justyna Reczeniedi, Leć melodio. Więc naprawdę ta płyta jest tak wyjątkowa, są tak piękne aranżacje, za które odpowiada Kuba Zawadziło, że naprawdę ta płyta jest naprawdę na każdy okres miesiąca. I też dla każdego, niezależnie od wieku. I który przyprowadził również z Radzymi na Schole, też dzieciaków, którzy też właśnie kultywują bardzo mocno, tam patriotyzm jest zakorzeniony w tych okolicach, bo to jest właśnie też tam taka droga też właśnie pięknie pielęgnowana wśród tych dzieciaków i były bardzo zapalone do tego projektu. Wzięły udział, zaśpiewały na tej płycie, pięknie to wszystko wypełniły razem z nami. I to tak się pięknie rozrosło. Myślę sobie, że to takie wspaniałe przeżycie, prawda? Też dla takich młodych, którzy uczą się tej historii. Ale płyta, poprzez muzykę mogą bardziej do niej dotrzeć. Ale płyta by nie powstała, gdyby nie Fundacja Nowe Teraz, która po prostu jest wydawcą płyty, która pozyska środki. A czym zajmuje się ta fundacja? Fundacja wspiera, w ogóle kultywuje działania historyczne, wspiera osoby niepełnosprawne, osoby wykluczone. No i właśnie dlatego, że też ja wspieram osoby niepełnosprawne, dlatego zwróciłem się do fundacji z prośbą, czy mogłaby ten projekt też realizować wspólnie. I fundacja mocno się zaangażowała, tak? Szerszy zasięg, bo tych powstańców rozsianych po całym świecie jest całe mnóstwo, a fundacja ma jakby większy kontakt z tymi osobami, i pozwoliła Państwu skoordynować ten cały projekt, by do nich dotrzeć jak najszybciej. Dokładnie tak było. Właśnie, a na co zostanie przeznaczony dochód ze sprzedaży tej płyty? Już w ubiegłą sobotę pierwsze jak gdyby pieniądze, bo dochód z płyty jest przeznaczony dla powstańców, więc już w ubiegłym tygodniu w sobotę już pierwsze paczki wyruszyły do powstańców na takie rzeczy najbardziej potrzebujące, czyli jedzenie, takie rzeczy dnia codziennego, od które podstawowych są do różnych innych finansowych. Potrzeby, prawda, też często, na których ich po prostu nie stać. My sobie nie zdajemy sprawy, że zmagają się z niesamowitą biedą. Tego nikt nie wie, ale ci ludzie są tak honorowi, że nie poproszą o pomoc. Wspaniała inicjatywa, potrzeby są ogromne. Zachęcamy Państwa do tego, by kupić, wysłuchać tej płyty Gloria Victis, bo warto, niezależnie od wieku. Ta muzyka naprawdę wspaniale łączy tutaj pokolenia. Ja już Panom bardzo dziękuję za wizytę w studiu. Dziękuję już Państwu i do zobaczenia.